wyobraźcie sobie, że piszę jakiś dłuższy tekst. Chcemy go umieścić w Google Plus. No, przykładowo wkleję tutaj już jakiś gotowy tekst ze schowka, ma nieco większą objętość, został zaczerpnięty akurat z portalu na temat. Coś tam jeszcze dopiszemy. No i nagle dzieje się rzecz katastrofalna. Przeglądarka nam się załamuje, albo wręcz prądu zabrakło, a napisaliśmy parę kilo tekstu i wszystko szlak trafia. Aby to pokazać, zamkniemy po prostu przeglądarkę. No i co teraz? Otwieramy przeglądarkę na nowo. Ponownie uruchamiamy edytor wpisu i korzystamy z pewnego magicznego przycisku, który widzimy tutaj pod spodem. Ma anglojęzyczną nazwę load, czyli załaduj. Klikamy. O, skąd się to wzięło? Jak się okazuje, ten tekst właśnie, który nam zginął, byliśmy w stanie odtworzyć jednym kliknięciem przycisku. Otóż jest to działanie tego rozszerzenia. Działa ono oczywiście wyłącznie w przeglądarce Google Chrome. Nazywa się Autosave. Po zainstalowaniu działa zarówno w edytorze wpisów, jak i w edytorze komentarzy. Gdybym tutaj kliknął Load, pojawi się ostatnio wpisywany w sekcji komentarzy nasz komentarz. Tak więc jak widać, jest to szalenie przydatne ustrojstwo, dzięki któremu możemy spokojnie pisać nieco większe teksty bezpośrednio w edytorze, a nie gdzieś na zewnątrz, w jakimś edytorze zainstalowanym w systemie, czy ewentualnie w Google Docs i przenosić do tego edytora. Polecam.